Soc, antysocja, socja. To ten pierdolony system kreuje takich jak my. To oczywiste, nikt nie rodzi się zły. To wpływ otoczenia, sytuację zmienia. Akcja rodzi reakcję, czasem nie do przewidzenia. Rebel 1981 z łódzkiego podziemia nawija teraz do młodego pokolenia. Jeszcze jest nadzieja, wysokie morale. Prawda wycieka już na szeroką skalę. Tę prawdę nazywają antysocjalem. Tak jak fakty bardzo często przekręcane. Lewe dokumenty, fotomontaże, nagrania audio, wideo fingowane, wykorzystywane jako dowody w sprawie. Jawne bezprawie, na naszych oczach coś ledwo zibie. Zjednoczona Europa, tylko popatrz. O, popatrz. Antysocja to ta bolesna prawda. Każdy ją omija już od dawna. Niestety ona lubi się ujawniać, szczególnie w bardzo niezręcznych sytuacjach. Antysocja to ta bolesna prawda. Każdy ją omija już od dawna. Niestety ona lubi się ujawniać, szczególnie w bardzo niezręcznych sytuacjach. To ta pierdolona babka, którą karmią nas na co dzień. Ten syf uzależnia, jakbyś był na głodzie. Hipnotyzuje 2-4 na dobę w najgorszy dzień. Najchujowszą pogodę. To co ja robię, może nie jest śliczne i nie jest kurwa poprawne politycznie. Pierdolę wytyczne, chcesz to się uginaj. Ze mnie nie próbuj zrobić manekina. Nawet nie podbijaj, omijaj mnie łukiem. Na takich jak ty czasu marnować nie lubię. Witaj w klubie, jeśli mnie rozumiesz. I tego burdelu też nie akceptujesz. Jeśli umiesz filtrować informacje od farmazonu, rozróżniać prawdę, to znaczy, że jeszcze nie jest fatalnie i że wszyscy mamy jeszcze jakieś szanse. Antysocja to ta bolesna prawda. Każdy ją omija już od dawna. Niestety ona lubi się ujawniać, szczególnie w bardzo niezręcznych sytuacjach. Antysocja to ta bolesna prawda. Każdy ją omija już od dawna. Niestety ona lubi się ujawniać, szczególnie w bardzo niezręcznych sytuacjach. Pierdolony antysocjal to jedyna opcja. Jaki inny wybór ci pozostał? Prawda się liczy, nawet najgorsza to ona. Właśnie tu jest najdroższa. Mnóstwo poszlak na to, że nas robią w chuja. Ty sieć na dupie i się dalej bujaj, dalej zamulaj. Tak najwygodniej, najłatwiej jest przecież zignorować problem. Wielokrotnie to przecież robiłeś. Dobrze się w nieświadomości żyje. Żyje się tak niestety do czasu, nie dostrzegając większego obrazu. Chcesz to sparafrazuj, to po swojemu. Przeanalizuj, na razie nic nie mów. Ku przerażeniu twojemu niestety ukazać się może świat bez etykiety. Antysocja to ta bolesna prawda. Każdy ją omija już od dawna. Niestety ona lubi się ujawniać, szczególnie w bardzo niezręcznych sytuacjach. Antysocja to ta bolesna prawda. Każdy ją omija już od dawna. Niestety ona lubi się ujawniać, szczególnie w bardzo niezręcznych sytuacjach.